Kochani, witam Was, pyta.pl, ja i Ziemek z drugiej strony kamery. Jesteśmy na Ursynowie przy budowie ostatniego odcinka, czy jednego z ostatnich, obwodnicy Warszawy. O tyle istotny odcinek, że lęgną się tu żaby rzekotki. Takie małe, fajne, zielone żabki, które chodzą po drzewach i ich skrzek jest zagrożony. Nie daj się przejechać. Ich skrzek jest zagrożony, chcemy objąć go specjalną troską. Mamy petycję, gdzie zbieramy podpisy pod objęcie skrzeku specjalną troską. I przy okazji, skoro ktoś już troska się o sprawy skrzeku, to na pewno też będzie przejęty sprawami życia ludzkiego, od naturalnego poczęcia, ochrony również życia ludzkiego. Więc dwie takie petycje, ochrona skrzeku i ochrona dzieci, dzisiaj na tapecie. I skrzek ich. Tutaj chodzi o to, żeby on był objęty jak największą ochroną i zbieramy podpisy w ochronie tego właśnie skrzeku żaby rzekotki. Bez PSL-u. Czy pani poparła tą inicjatywę? Chodzi tylko o podpis, bo chodzi nam o pokazanie, że jest nas dużo. No, dużo. Co, żeby żabki sobie... Żeby chronić skrzek. Nigdy nie widziałam tu żadnych rzekotek. Są rzekotki, w tym podmokłym takie małe. Jest gatunek bardzo rzadki, ale jest. I chodzi o to, tak. Mnie żabki nie przeszkadzają. Tak, chodzi o ochronę proszę, skrzeku, tak. Dobrze. Chociaż też tutaj żyje taka żaba rzekotka. To jest taka żaba, co chodzi po drzewach mała, zielona, ona w Polsce jest pod ścisłą ochroną, ale skrzek nie jest pod ścisłą ochroną. I tutaj właśnie będą rozkopywali. To chodzi o to, że my chcemy taki specjalny program wsparcia uruchomić, żeby one też ten skrzek był objęty, że dużo obywateli jest, przejmuje się losem tego rzadkiego gatunku i żeby po prostu, zbieramy i też nagrywamy, że ludzie nas popierają. Pani mogła podpisać się bez żadnego PESEL-u, nic takiego, tylko po prostu imię, nazwisko, objęcie się ochroną skrzeku żaby rzekotki. I gdybym miała długopis ją podpisała, nie? Dlaczego? Korona. A, tylko poniżej. Tak, dziękuję. I ja jeszcze bym mógł prosić, to jest też o, druga jest o ochronę też życia ludzkiego od chwili poczęcia. Co? Ochronę życia ludzkiego od chwili poczęcia, też o nadzwyczajną troskę w celu ochrony życia. Nie. Od, nie? Nie. Ale... Żabę macie. Możecie się cieszyć. Chodzi o żabę rzekotkę, która tam jest, ma swoje tereny lęgowe i ona jest pod ścisłą ochroną, ale skrzek nie. I my jakby chcemy taki program wsparcia rozpocząć. Zbieramy jak na razie tutaj do nas, żeby zgłosić na Ursynowie. Po prostu, że jest nas dużo i nagrywamy jako, że robimy akcję społeczną. Ale te ochrony tego skrzeku, żeby ten skrzek również był objęty ochroną i żeby on jakby super, musieli... Super, się chętnie podpiszę, tylko ja zaraz mam zajęcia. To pani, tylko, żeby tylko bez żadnego PESEL-u, no. Nic tak, nic ten... I jeszcze jest jeszcze ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia też. Dziękuję dobrze. Bardzo. O. Przepraszam bardzo, może pani poparła tą inicjatywę obywatelską. Chodzi o ochronę skrzeku żaby rzekotki, która tutaj się lęgnie i żeby oni po prostu mieli w szczególnej to uwadze, zbieramy taki, nagrywamy też, że jest poparcie obywateli, dlatego żeby... Chodzi tylko imię i nazwisko, bez żadnego, bez żadnych podpis, tylko chodzi o to tak, żeby... Tak, to jest tutaj napisane, że to jest właśnie tak, skrzek żaby rzekotki. Dobra, już się podpisuję, to zaraz tak. Muszę w rękawice, to wie pan jak. Mhm. Też taki księgopis bardziej, ale chyba pisze. Tu ma pan mój podpis. Tak, jest. Tak. I przy okazji też, tak, przy okazji też jest, no. Też jest petycja o ochronę życia od ludzkiego akurat, od chwili poczęcia. Też a, byśmy... to już wy jesteście, proszę, najpierw od żab zaczynacie. Nie, ale... To ja się za żabami podpisałam, a to już na razie się nie podpisuje. Mam taką inicjatywę społeczną, chodzi o ochronę skrzeku żaby rzekotki, która tutaj się lęgnie w Starorzeczu i oni jak robią obwodnicę, żeby objęta było to programem ochrony jako skrzek, dlatego że sam skrzek nie jest pod ochroną, tylko żaba jest pod ochroną. Chcemy jakby zbieramy podpisy, tylko bez PESEL-u, nic takiego, tylko i wyłącznie chodzi o tam pokazanie, że jest nas dużo, że obywatele tutaj właśnie, no bo tylko u nas są te rzekotki, to już nawet tutaj... Tak, i jest też druga petycja, chodzi o ochronę życia ludzkiego od chwili poczęcia. Wie pan co,
akurat tego to nie podpiszę. A, to...